Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Dzisiaj chciałbym wam pokazać taką, no myślę, że najprostszą rzecz, ale jednak bardzo istotną moim zdaniem. A mianowicie, czasami piszecie różne pytania, że macie Samsunga Galaxy S4, a czegoś nie wiecie. I to nie jest to, że nie unikam pytań, bo oczywiście chętnie na nie odpowiadam. Nie zawsze na bieżąco, ale staram się w miarę oczywiście. Ale wiele pytań, które zadajecie, to w łatwy sposób możecie sobie sami na nie odpowiedzieć. I zachęcam do tego serdecznie, bo no nie ma nic lepszego niż jakby samemu poznawać swój telefon. I do tego celu możecie użyć właśnie pomocy. I o tym chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, że pod tym względem naprawdę Samsung, moim zdaniem, no, ja bawiłem się kilkoma urządzeniami, ale biję na głowę wszystkie inne urządzenia, bo naprawdę pomoc ma doskonale rozbudowaną. Postawił na to, że użytkownik może nie wiedzieć pewnych funkcji, zresztą tych funkcji jest sporo, no i w ten sposób właśnie powstała pewna ta pomoc. Tutaj możemy sobie przechodzić przez poszczególne, jakby tutaj powiedzmy na przykład ekran blokady, dodawanie widżetu, są obrazki pokazane, jak to zrobić i tak dalej. To jest jedna rzecz, ustawienie trybu blokady, jak przejść do poszczególnych menu, więc jeżeli czegoś nie możecie znaleźć, to bardzo łatwo znaleźć to właśnie tutaj w pomocy. Oczywiście możecie wyszukać sobie swoje hasło, powiedzmy, zróbmy sobie smart, wpiszmy smart, z tej wyskoczyło, więc tak jak widzicie, możemy od razu sobie zrobić wypróbuj. I to jest bardzo fajne, że rzeczywiście te wszystkie funkcje, które są w telefonie, rzeczywiście można w łatwy sposób wypróbować. Tak samo na przykład NFC, jak zacząć, jak włączyć, jak skorzystać. Myślę, że te wszystkie przydatne funkcje naprawdę znajdziecie tutaj i wiele pytań, no, nawet oszczędzicie sobie czasu, bo czasami pytacie o jakąś błahostkę i zdecydowanie szybciej będzie znaleźć ją tutaj niż po prostu oczekiwać na pytanie, no, które ja po prostu czasami dopiero wieczorami wam odpisuję, no bo nie mam czasu w ciągu dnia. Więc no tak jak widzicie, wiele odpowiedzi znajdziecie na pewno tutaj. Poza tym pamiętajcie o tym, że jeżeli przechodzicie do jakiejkolwiek funkcji, a mówiłem o tym wcześniej, ale to tak przypominając wam, jeżeli przechodzicie do jakiejkolwiek funkcji, powiedzmy sobie ruchy i gesty, braliśmy jakiś tam ruch, bezpośrednie połączenie, możemy zawsze nacisnąć wypróbuj i w ten sposób zawsze nauczymy się, jak korzystać z tej funkcji. I to jest przydatne, bo najlepiej spróbujecie i najlepiej się tego nauczycie, próbując sami i analizując, czy dobrze, czy źle to robicie. Na błędach się najlepiej człowiek uczy i to chyba wiadomo, więc myślę, że to jest jakby taka podstawa, żeby zapoznać się z całym telefonem i przejrzeć sobie po prostu tą pomoc. Jeżeli wolicie na przykład majsterkować, no i szukać dopadłego, to oczywiście to też jest bardzo dobre rozwiązanie. W każdym razie, jeśli nie macie tyle czasu, no to oczywiście możecie sobie przejść tutaj i wszystkie te rzeczy przejrzeć. W ten sposób na pewno zdobędziecie dodatkową wiedzę i nie pożałujecie tego, że poświęciliście nawet na to, nie wiem, pół godziny, 40 minut, a zabawa z telefonem każda minuta myślę, że jest dla was jakąś tam radością, więc zapraszam was serdecznie do skorzystania z tych funkcji. Ich jest naprawdę dużo, ciężko było wszystkie omawiać tutaj, ale są wyszczególnione też dostępne akcesoria. To oczywiście potrzebujemy tego internet, bo to inaczej tutaj nie działa. Więc mamy wszystkie akcesoria, które są dostępne do Samsunga Galaxy S4, a to ostatnio przy S-Health właśnie, S-Band. A tu mamy pulsometr. To są te dwie rzeczy, o których mówiłem. Mamy też pomoc online. Ona jest jakby bazowana na tym, co jest na stronie Samsunga, więc tak jak widzicie, jest to tylko ładnie pogrupowane po prostu jakby już postaci forum. No dobra, myślę, że to wszystko. Zapraszam was do skorzystania. Jeśli nigdy nie wchodziliście, to zobaczcie sobie, jak to wygląda i myślę, że przyda wam się to jak najbardziej. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.